Elo, kochani, to ja, wasz Romek. Romek jest z wami. Dobra, dobra, dobra. Już spokojnie, spokojnie. Jestem. Weźcie głęboki wydech. Powstrzymajcie wyciek łzów z oczów i drżenie dłoniów. Drodzy dorośli, drogie dzieci, Romek Rybak znów jest w sieci. Jestem ziomek, rybak Romek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Wiem, że tęskniliście i ja mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, gdyby to tylko było prawdą. No miałem się do was odezwać w Sylwestra, kiedy zaatakowaliśmy ten 2022 rok, żeby dać wam to, oręże noworoczne. No ale jak widzicie, Sylwestra dalej spędzam w górach, troszkę się mi impreza przedłużyła, bo mnie, jak widzicie, wciągło to białe szaleństwo. No ja co prawda mam doświadczenie w ostrej jeździe, ale na stoku to ja zawsze walę na kreskę, nie? I wiecie, że przy takiej prędkości, przy takim speedzie to można się troszkę zapomnieć, nie? Ty, ściana, co ty jesteś taki blady? Słuchajcie, ściana jest blady jak ściana, bo jest ścianą. Niezła wolta, nie? No jak widzicie, śnieg się już skończył, bo dużo osób chciało skorzystać. Wiadomo, ceny gazu, no i teraz wszyscy przerzucają się na koks, nie? Poza tym ściana, no też już nie mógł nagrywać, bo mu się tak ręce telepali. Nie wiem, czy to od mroza. No może nie tego mroza, ale zgadzam się z ideą. A może od tego, że mnie ściana musiał tutaj wszędzie nosić, nie? To była moja taka ściana nośna. No ściana to jest taki mój nowy pracownik. No niestety, wyskoczyło mu zimno i u mnie długo miejsca nie zagrzeje, bo ja nie lubię, jak po prostu ludziom na twarzy grasuje opryszka. Słuchajcie, zastanawiacie się, czemu tak długo nic nie nagrywałem? Odpowiedź jest prosta, to był zakład, konkretnie zakład karny. Za karę, że przegrałem ten zakład, musiałem nic nie nagrywać poza nagrywaniem chłopakom roboty. A założyłem się z Bułą o to, że nie zeżrę całej puszki kociej karmy, nie? No i on zeżarł. I wiecie, co się okazało? Że karma wraca. No, no ja w tym zakładzie mogłem sobie zastrzyc, że zwrotów nie przyjmujemy, ale nie zastrzygłem, no i było mi łyso, nie? A poza tym w związku z tymi świętami, co były, przed świętami, tymi, co miały być, miałem sporo zajęć. To były głównie zajęcia komornicze, no ale bez wzywania tego od zajęć, bez zajmowania go, tego komorniczego, bo ja po prostu jestem taki obywatel, co nie lubi zajmować czyjegoś czasu na pierdoły, nie? Bo to naprawdę były takie pierdoły życiowe, co nie potrafiły długów oddać i trzeba było im te długi pomóc oddać, czyli zabrać, czyli takie pomaganie przez zabieranie, taka niekończąca się akcja, podziel się z osiłkiem, nie? No potem była Wigilia, matko jedyna, ja się jak zwykle wzruszyłem, nie? Jak moja żona kładła na stole dodatkowe okrycie dla bezdomnego, w tym roku to był beret. No a same święta, no to nie były pamiętne święta, bo nic nie pamiętam, no taki jestem niepamiętliwy. Coś tam kojarzę, że po prostu nie odchodziliśmy od stołu, bo pogoda była nieciekawa, nie? Cały czas się lało. No, także no, później był ten Sylwester. Oglądałem to, Sylwester marzeń. Marzyłem, żeby się to skończyło. No nieważne, dobra. Zaczęliśmy walkę z 2022, więc czas na oręże noworoczne. Obywatele, obywatelki i małe te, obywatelątka, nie? Rok, który właśnie minął, okazał się być niezłą miną, ale złe czasy kiedyś miną i znowu z uśmiechniętą miną będziecie patrzeć w przyszłość. No nie wszyscy. Niektórzy w zeszłym roku stracili pracę,
ja doskonale wiem, co czują te osoby, bo ja nigdy nie miałem pracy, ale też wiem, że kiedyś się będą z tego śmiać, nie? Będą się śmiali. No albo i nie, nie? Bo być może są nieśmiali, nie? To takie są dwie opcje, nie? Poza tym kolejna rzecz, nie? Coś, co każdy widzi wizualnie, czyli dewizualizacja złotówki, nie? W Polsce poza galopującym Pegasusem pojawiła się także galopująca ta infiltracja, nie? Czyli dla ludzi to oznacza spadek wartości pieniądza, co mi się nie podoba, bo dla mnie pieniądz ma wciąż bardzo wysoką wartość, nie? No wiadomo, że no, wszystko podrożało, nie? Wszystko jest drogie, ale na szczęście też od razu wszyscy Polacy dostali podwyżki za prąd, za gaz, za wodę, nie? Także wyszło na zero. No, była walka o te wolne media, ale no, media szybko podrożały, więc nie wiem o co chodzi. No i te stypy, nie? No polityka Rady Pieniężnej podniosła te stypy procentowe, nie? No i tym samym zabiła niezłego ćwieka. No są ofiary. Martwi to tych, którzy wzięli kredyty na mieszkania, nie? I teraz mam dla nich taką dobrą ratę. radę, bo teraz dobrą ratę to będą mieli co miesiąc. Słuchajcie, następnym razem jak będziecie coś kupywać, to płaćcie od razu za wszystko gotówką, nie? To później nie będzie problemu, nie? Ale dla wszystkich, którzy wzięli te kredyty hipotetyczne, mam niespodziankę. Ja, wasz Romek Rybak, dam wam bezzwrotny kredyt na spłatę tych kredytów. Słuchajcie, ufam, że spłacicie te kredyty. Widzicie? Dostaliście właśnie ode mnie kredyt zaufania, nie? Nie musicie go spłacać, nie? Nie musicie też dziękować, chociaż powinniście, nie? No i najważniejszy temat końcówki roku, no ten wirus, ta zaraza, Paulo Sousa, nie? No miał być trenerem na lata, a się okazało, że mu to lata, no. Mógł przynajmniej z tego ostatniego meczu z tymi, z Wągrami coś wycisnąć, no ale nie wycisnął i zrobił się syf. No dobra, jaki będzie ten rok 2022? To będzie rok bardzo trudnych zmian, bo ja na przykład na pewno zmienię samochód, na pewno też zmienię swoje podejście do domu, bo teraz na podejściu, jak się do mnie pod chatę podchodzi, to te marmury są utuczone, nie? No, tłuste towarzystwo przyjmowałem, a może po prostu tak się skruszyły, bo to cały czas ziemia pracuje, się ruszają te płyty architektoniczne i to ma wpływ na architekturę. Na pewno też popracuję nad swoim wnętrzem, nie? Nowe podłogi, nowe kafle, nowe takie atlasowe te zasłony. No i nowa żona oczywiście, bo stara mi do koncepcji nie pasuje. Jest teraz dla mnie taką antykoncepcją. Poza tym będę też na pewno robił to, co wy będziecie robić wszyscy, chociaż sobie tego nie planowaliście, będę wydawał znacznie więcej pieniędzy niż w zeszłym roku, nie? A jeżeli nie macie za dużo pieniędzy, mam dla was taką dobrą radę. Miejcie ich więcej. Niby proste, nie? Ale żeby to załapać, to trzeba być nie w ziemię bitym, nie? No i na zakończenie oczywiście życzenia. No chciałbym wam życzyć tego samego, co sobie, ale nie jestem chamem i nie będę wam tego życzył, bo wiadomo, że na to by was nie było stać. Więc po prostu będę wam życzył tego, czego życzyć można biednym ludziom, nie? Życzę wam zdrowia, no bo zdrowia za pieniądze nie kupicie. Najlepszego.